Szanowni Państwo, dziś zapraszam Państwa do lektury kolejnego wydania tygodnika Najwyższy Czas. To już jest wydanie 26-27 w tym roku. Jak zwykle w wakacje idziemy cyklem dwutygodniowym wakacyjnym, a w numerze piszemy o tym, z czym przyjedzie do nas prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który na początku lipca odwiedzi Warszawę. Skąd wiemy? Otóż tak się złożyło, że na naszych łamach od pewnego czasu promowana jest koncepcja Międzymorza. Nawet wydaliśmy książkę naszego autora Marka Chodakiewicza pod takim tytułem. Ona wyszła na jesieni i tak się złożyło, że Marek Chodakiewicz jest takim głównym orędownikiem Międzymorza w Stanach Zjednoczonych. On podsyła różnym amerykańskim politykom rezolucje dotyczące Międzymorza i propozycje traktowania Polski właśnie przez pryzmat szerszego bloku. I wydaje się, że te petycje w jakiś sposób trafiły tam, gdzie trzeba i będziemy mieli pewnego rodzaju namaszczenie tego Międzymorza oficjalne przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który dokona tego w symboliczny sposób w Polsce. Oczywiście, co się za tym będzie ciągnęło potem, no to ciężko przewidzieć, dlatego bo Donald Trump nie będzie ustawiał tego bloku tutaj. On tylko da sygnał, że jeżeli te państwa, które ewentualnie w skład takiego bloku chciałyby wejść, taką wolę zaprezentują, no to Stany Zjednoczone to popierają. Tak więc no, będziemy świadkami pewnego przełomu geopolitycznego. O szczegółach, jak doszło do tego, że ta koncepcja dotarła do prezydenta Trumpa i jak ten przełom może wyglądać, napisaliśmy w środku. Zapraszam do lektury.